Jak już zauważyliście w wstępie, będzie tu konstrukcja stalowa dwóch garażyków. Już są zaczęte dwa słupy. Kolejne się spawa, a tutaj materiał na garażyk. Dwa garażyki. I tu już mamy pierwszą brameczkę obsadzoną. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I tu już mamy dwa następne słupki przygotowane. Także zajmujemy się takimi garażami i oczywiście na to przyjdzie płyta panelowa. Zobaczycie, jak obkładamy. Tutaj konstrukcję trzeba wyspawać. Trochę czasu nam to zeszło, żeby profile podocinać, pospawać. Ale jak widać, jest to profesjonalizm. Tu jest ładnie trzy poprzeczki. Materiału ubywa, ubywa. I kolejne spawy. Nabiera to ładnie kształtu. Zobaczcie, jak oceniacie taki spaw. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy dobrze to spawa, czy źle. I pięknie, już coraz więcej widać. I tutaj nad bramę wjazdową trzeba poszerzenie. I zaraz jeden będzie już gotowy. Później będziemy za drugi się brać. Powiem wam, trochę to czasu schodzi. I ciach, montujemy beleczkę. Zobaczcie, jaka ta beleczka ciężka. Ale spokojnie, po drabinie we dwóch jakoś damy radę. Aby się nie obalić do przodu, bo to będzie najgorzej. Tam z tyłu jest najniżej. Także jeszcze jako tako sięgamy. A zobaczycie, co się działo z przednią belką. Kurczę, drabina przykrótka była. No ale to zobaczycie w dalszej części odcinka, co tam się wyprawia. Ciach, pach, ładnie beleczka zamontowana. Trochę tu postukać, tam postukać i można spawać. Także jeśli ktoś potrzebuje garaż, hale, wiaty, to zapraszam do kontaktu. Również posadzki betonowe. Także widzicie, później wam pokażę, jak ładnie wygląda na lustro. Cała konstrukcja się odbija. Najważniejsze to w osi drabiny postawić. Jak w osi nie są drabiny, to później ciężko po nich włazić. Piękne dwa garażyki, sowa sucho, huko. I teraz chwila skupienia, idziemy z ostatnią beleczką. Jak nam to wyjdzie, powiem wam, że ciężka i dosyć wysoko tutaj trzeba wtargać. Powoli, powoli, żeby tylko się nie obalić. Patrzcie, sam patrzcie, zobaczcie. Z jednej strony ciężko mi tu wsadzić, ale idzie, idzie, idzie i wskoczyło. No i niesamowite siedzi. Co sądzicie o takim noszeniu beleczek? Powiem wam, trochę te beleczki ważą. Teraz miareczka. Poziomica, sprawdzenie, czy wszystko w porządeczku i można przyheftować. Macie najpierw z jednej strony poziomicą sprawdzić, czy równiutko, prościutko, żeby nie było lipy, bo później będzie ciężko to naprostować, jak się przyspawa. Jeszcze trzeba będzie wspawać na drzwi garażowe i będzie fajrancik z konstrukcją. Później płyta. Też trochę czasu pewnie z tą płytą zejdzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Ładne dwa garażyki powstaną. A teraz trochę przyspieszymy tempo, żeby was nie zanudzać. Popatrzcie, co tu się wyprawia. I tak się prezentuje to wszystko z góry, zobaczcie. Tu jest jeden garażyk, a tutaj już drugi garażyk. Jak wam to się widzi? Zobaczcie tutaj spawy, jak ładnie. Przyszlifować trochę, żeby płyta ładnie dolegała. I tutaj już cała konstrukcja gotowa. Co sądzicie o takim? Zobaczcie, jak ładnie posadzka się odbija. Lustro normalnie. Widać konstrukcję, jak w betonie się odbija pięknie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Oczywiście te konstrukcje trzeba zabezpieczyć farbą. Bo trzeba pomalować też. Zobaczcie, jak się ładnie to wszystko prezentuje. Odbija się w tym betoniku. Co sądzicie o takiej posadzce i tej konstrukcji? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A już w następnym filmie będzie, jak panele montujemy do tego. Także trzymajcie się. Pozdrawiam.